Witam serdecznie, ja jestem Zenek, to jest kolejny odcineczek z Civilization Beyond Earth z dodatkiem Rising Tide. Gram jako Alpha Lach, frakcja, która pochodzi z tego właśnie dodatku, z tego najnowszego dodatku w sumie, do Rising, znaczy, który nazywa się Rising Tide. No i co, mamy turę 122, opracowuję systemy zasilania, co one mi tutaj dadzą? Aha, plus jeden energii z systemu geo... z szybu geotermicznego i jeden do produkcji z każdego kamieniołomu. Kamieniołomów to specjalnie dużo nie mam, chyba tutaj tylko w stolicy mam bazalt. Tak naprawdę, co ten gościu tu nawierca? Jakąś kopalnię. Dobra, to podałoby jeszcze kilka miast wybudować. Tu jest sporo terenu, gdzie można co najmniej jedno, dwa miasta wcisnąć spokojnie. Tu jeszcze jest fajny teren, trochę pustyń tutaj jest. To jest taka, zresztą ta planeta to jest taka troszkę skuta lodem. Więc no troszkę tutaj wieje, tak jak słychać pewnie u was w głośnikach, taki dziwny dźwięk, no, dźwięk po prostu odgłos wiatru. No taka planeta jakaś została wygenerowana. Tutaj można by wcisnąć jeszcze jedno miasto. Kurcze, pierścienice są, złoto, owoce, trzy razy owoce, no ładnie. Gdzieś tutaj na pustyni wcisnąć to miasto. Tu jeszcze jest bazal, to będzie kamieniołom kolejny. No, zobaczymy. Jakąś wojenkę trzeba będzie niedługo wypowiedzieć. Ile ja mam kapitału? 31, dobra, to tutaj z kapitałem dyplomatycznym nie poszaleję. Hutama coś tam marudzi. Twój przyrost nauki, no pięknie. Konieczność obecności sztucznego źródła zasilania to mit. Ekosystem zasila sam siebie. Gdy ludzkość nauczy się żyć w harmonii ze swoim otoczeniem, również zacznie zdobywać energię w ten sposób. Okej, czyli mam tutaj kolejny punkt do stworzyć maszynę, która będzie posłuszna twej woli, to stworzyć własne przeznaczenie. Okej, kolejny, czwarty punkt supremacji już. Ładnie, to ładnie. Okej. Co ja bym chciał tutaj zmontować? Ogród genów, sieć, 7 tur. Może ogród genów w tej farze. Ogród genów, co my tutaj budujemy? A tutaj komora ektogeneza się buduje. Fajny cuda, który zapewni mi chyba, na pewno zapewni więcej jedzenia w mieście, w którym zostaje wybudowane, czyli w stolicy. A nie jestem pewien, czy to działa na całe imperium, w każdym mieście, czy ten efekt nie będzie się odpalał. Więc jeśli to efekt tej, kurczę, komory ektogenezy odpala się w każdym mieście, no to to jest mega dobry cudak, ponieważ on dużo jedzenia będzie dawał. Nie chcę mi tam się wydawać w szczegóły, ale jest dobry. No, no jeśli jak działa na to, też mówię, jeśli działa na całym imperium, to mistrzostwo świata, tak naprawdę. Okej, ulepszony łazik bojowy. Przy okrążaniu przeciw jednostkom ufortyfikowanym. Nie wiem, okrążanie czy ufortyfikowane? Dobra, zróbmy to okrążanie. Okej, artyleria rakietowa. Przeciw miastom, przeciw jednostkom lądowym. To ciekawe. Chyba przeciw miastom wezmę. Ta, wolę szybciej zdobywać miasta. No i łódź podwodna podczas ataku na teren wybrzeża, podczas ataku na teren ocean. No i pytanie. Chyba wybrzeże. Dobra, jest, jest. Wir verfolgen viele Ziele. Vielleicht kannst du. No nie, do widzenia. Okej, production tutaj. To zrobimy sobie na dzień dobry skład handlowy. No i co opracować? Ja bym tutaj, kurczę, potrzebował. Coś fajnego przydałoby się zrobić. Nie wiem, czy nie iść biologię i to rolnictwo pionowe i mieć więcej profitów z farm. Myślę, że to będzie dobre, to jest 17 tur do zrobienia. Rolnictwo pionowe i tutaj, kurczę, blade, no, da mi plus jeden do energii i plus jeden do produkcji żywności z farmy. A farm mam sporo, więc będzie nieźle. No dobra, co tu się dzieje? Podkrywajmy sobie coś. A, tu się jedzie jeden osadnik, ej, to grubo. Wow, to nieźle. Gdzie ja nie chciałem dokładnie się pobudować? Może tutaj gdzieś na pustyni? Zaraz, co my tu mamy? Tu jest ropa. Ale zaraz, czy oni sięgną te ropy? Tak, oni sięgną. Tu też jest ropa, więc można by tutaj się wybudować. Nie wiem, czy nawet nie pocisnąć tutaj. Raz, dwa, trzy, sięgnę do tych owoców. Do tej ropy nie sięgnę, więc... Ale miałbym, kurczę, miasto na wybrzeżu, to byłoby coś. Jest rzeka. Dobra, chyba tutaj się wybuduje. Stracę tą ropę tu. Ale to jakoś tam przeboleje chyba. Dobra, jedziesz, ziomeczku, tutaj.
Co tu się dzieje? Okej, energia geotermiczna, super partia, wszystko się zgadza. A ile mam już wnosić? 4 tylko? To może im zafundować jakąś farmę. Ci goście mają 7 żywności. Dobra, to może tutaj być generator. To jest wzgórze? Nie. A, generator. A ci goście sobie chcieli dostać. Powiedzmy, że kopalnie na dzień dobry, skoro koleś już kwitnie na tym wzgórzu. Okej, okay, wybudowałem sobie w stolicy poza tym chyba... kryptogenów właśnie. Kryptogenów daje mi darmowego robotnika na dzień dobry w każdym nowym mieście, więc no spoko. Wypadałoby jeszcze z 2 miasta, z 3 wybudować, a później można myśleć o jakichś podbojach tak naprawdę. Dobra, myślę, że Chińczyka można będzie porobić, tylko że on gdzieś tu uciekł na jakąś, na jakiś drugi kontynent, ale jego stolicę chętnie bym podbił. Problem jest taki, że muszę będę się przedzierał przez wodę, trochę nie fajnie. Dobra, panie, jedź tu. Tym osadnikiem tu się przebijemy. Laboratorium, sieć i tak dalej. Nie wiem, czy tu kolejnego osadnika nie zrobić. 3 tury. I gdzieś tutaj pocisnąć. Tak naprawdę. Tylko czy tu nie ma obcych? Tu są gniazdo? Zaraz, tu jest gniazdo. No, zobaczymy. Okej, okay, co to za decyzja? 1 do zdrowia, 1 do energii. 4 do energii z ogrodów genów? Serio? 4 do energii? Mam 43 energii. Ja chyba nie potrzebuję aż tyle energii. Pójdziemy w zdrowie. Okej, okay, 18. Let's go. Energię to naprawdę łatwo zdobywać w tej grze. Jeszcze można ją wykradać nawet. Chyba nie potrzebuję tyle tej energii. Okej. Okay. Holo apartament, nano laboratorium. 10 do nauki w tym mieście, fajnie. Co bym chciał? Może holo apartament, kulturka się przyda. Proszę bardzo. Teraz, czy oni skończyli tutaj kopać? Zaraz, no tak, oni jeszcze tu kopią. A ten typek w miazmie stoi, o Boże, serio? Nie wiem, co jeszcze zejdzie, 2 tury. Mam nadzieję, że on przeżyje tą miazmę śmieszną. Dobra, z kogo bym tu mógł ostrzelać tych gości? Okej. Okay. Równiny, równiny. Co na tych równinach? Farma? Jak będzie farma? Dobra, panie dzieju, tutaj podbijmy. Kolejna decyzja. Plus 1 do energii, 1 produkcji z autofabryki. No weźmiemy produkcję chyba. Okej. Okay. Heja. Następna tura. Ile on tu traci energii? 10 punktów na pewno w tej miaźmie. 10. No czy on przeżyje jeszcze jedna tura? No come on. Dobra, co my tutaj możemy zrobić? Kradanie energii czy nauki? Zróbmy naukę. Okej, okay, a tu? Autofabryka 7, ogród genów. Ogród genów sobie. A ten się zaczął przesuwać gdzieś tym cholernym miastem. Zwariował całkowicie. No to stolicę trzeba mu podbić tyle, tam nie będę się czaił. Zresztą on mi tak wojnę wypowiedział na początku gry, więc whatever. Odpłacę pięknym za nadobne. Dobra, rozwalmy to. Przeżyli? Nie. Jezu, ta ekipa jeszcze przeżyła? No nie wierzę. Serio. Okej, okay, co tu się dzieje w stolicy mojej? 6 żywności, jakaś produkcja. Żarcie, żarcie, żarcie wszędzie. Gdzie tu można by się pobudować? Może drogę pobudować gdzieś? Zacząć jakieś drogi stawiać? No powiedzmy, że tu... 2 tury, no dobra, trochę mnie to będzie kosztować, jeżeli chodzi o energię, no ale... Chyba przeżyję to. Dobra, tutaj to miasto postawić. Do tych owoców jeszcze sięgnę. Dobra, te owoce chcę zdobyć, więc tutaj się wybudujemy. Okej, czyli tworzą kolejnego osadnika? Tak jakby. Dobra, coś wykopali. Pytanie, czy przeżyją. Mam nadzieję.
strzał, chyste. Okej, okay, co my tu mamy? Zabierz agenta z Deep Castle. Okej. Okay. Czy ta ekipa przeżyła? Wygląda na to, że tak. Okej. Okay. Decyzja zadania. Głęboko w jaskiniach zespół ekspedycyjny odkrył cud nauki. W ogromnej grocie znajduje się duże jezioro Xenomasy. O proszę, nad którym unoszą się niezliczone szybujące kamienie. Ściany zaś lśnią mnie... najeżone kryształami firaksytu. Tam jest wszystko, ale jazda. Okej, wyślij przez wrota ekipę ratunkową, wyślij przez wrota robota sonda. Supremacja. No to idziemy w supremację. Wyślij ekspedycję do gniazda obcych. No to chyba zostało zrobione. Czy tego ziomka można stąd zabrać? Czy to jest jeszcze coś? To jest jeszcze jakaś jaskinia i to jeszcze coś można przeszukać? No bez jaj. No to chyba trzeba by ich wyleczyć w końcu, bo nie zaraz zgona doliczą. Nie rozumiem, tam znowu mam coś kopać? Przecież dopiero co tam kopałem. No Boże, ta ekipa, ile im punktów zdrowia zostało? 14? Nie. Doświadczenie, gdzie to są punkty zdrowia? Jakaś cyferka, no come on. Wszędzie jest miazma, zajebiście. Dobra, to wycofamy tutaj. Zróbmy coś takiego. Chyba drogę zbudujemy też. Dobra, nie będzie droga. Usuniemy miazmę. Ktoś tam coś chce ode mnie. No village was ever ruined by trade. No dzięki, dzięki. I'm open to the possible. Dzięki. A co ja bym chciał tu zrobić? Może czołg? 5 tur, artyleria. Może czołg chyba. Nie ma sensu się bawić w piechotę. Dobra, co to jest? Zasięgu satelicy... z obserwatoriów, 5 do siły miast obserwatoriów. A zwiększę swoją sobie zasięg satelitarny może? Albo siła. Dobra, niech będzie siła miast. Teraz tak, co my tu mamy do zrobienia jeszcze? Czysta przewaga. Stwórz jedną budowlę laboratorium bionicznego. Zabij czerwa. Ewakuacja szpiega. Deep Castle. Okej, okay. Gdzie jest ten ziomek? Zabierz agenta. Dobra, zróbmy tu ewakuację. Ci goście mogą energię wykraść. Nie mogą? To energię. Znaczy nauki nie mogą wykraść, to niech energię zrobią. Co tu jeszcze jest do zrobienia? Wyślij ekspedycję do gniazda obcych. Przecież już tam wysłałem. Ile razy można wysyłać tą ekspedycję do gniazda? Bez jaj. W twoich żyłach płynie żelazo powstałe w sercu dawno zmarłej gwiazdy. Tak dalece wszechświat kocha życie. Okej, okay, pasja nauki z dywanu, laboratorium wzrostu, wytwórnia biopaliw i PEAN. To jest jakaś jednostka, którą trzeba wystrzelić w kosmos, jakiś satelita po prostu. Dobra, co tu się dzieje? Ej, ci jak oni się pobudowali troszkę. No nie, to Amerykanie, bo ja myślę, że to jest Sojusz Morza Północnego. Czyli ja nie chcę kupić tu kultury. Wygonimy tych obcych stąd i tyle. Zaczynają mnie już denerwować powoli. Wejdź panie tutaj. Ci przeżyli o dziwo w tej miaźmie. Cudownie. Wyślijmy ich na jakiś urlop zdrowotny. Dobra, jest droga. To zapraszam. Kolejna droga będzie. Teraz tak, no tutaj bym się chciał pobudować, tylko tak naprawdę to jest jakieś hordy obcych. Dobra, porobieni, to zajmiemy im to gniazdo. Wszystko w temacie, mam nadzieję. Osadnikiem przejdziemy sobie tutaj. As Adam Smith said. Nie, do widzenia, Jesus, ciągle są, sprzedają to samo cały czas. Okej, rolnictwo pionowe zrobimy sobie, będzie buff do... farm, których mam dość dużo, to będę miał sporo jedzenia i sporo złota. Sporo złotej energii będzie. Okej, okay, on się rzeczywiście przesunął tą swoją cholerną stolicą. No super, będzie łatwiej ją zdobyć. No i tyle.
Dwie tury do komory zostało. No zobaczymy, czy się uda wybudować komorę. Ja bym się nie obraził. Wolno to miasto się... Okej, tajny agent. Jeden dodatkowy, to jest fajnie. Wbijamy do gniazda. A, ile oni mają żywności? Plus 5, tak? 18 chorób. Algi, w sumie na algach mogłem coś zrobić. Dobra, dajesz gościu tutaj na te algi. Ty dajesz tu. Wyczyścimy tą miazmę. Tu może być farma. Agent. Okej, okay. Rekrut. Gdzie go wysłać? Coś tu jeszcze do zrobienia? Nauka, rekrutacja zdrajców, kampania propagandowa, łatwe. Wykradnij technologię umiarkowaną. Może techa jakiegoś bym sobie dziabnął. Spróbujemy techa dziabnąć. A tego ziomeczka gdzie posłać? Freeland może? Magan? To Freeland, przydziel. Kontrwywiad, czarny rynek, okej. No to co, lecimy dalej. Chociaż to kogoś tam mogą ostrzelać, jakiś obcych chyba. Prowadzę wojnę. Fajnie. Oto ja, wiecznie urodzony i nigdy martwy. Nice, komora jak to genezy. Plus 5 kapitału politycznego i plus 1 do żywności za każdych 4 obywateli w mieście. A to jest chyba... Wydaje mi się, że to działa tylko w mieście, w którym to zostało wybudowane, czyli w stolicy. No bo jeśli to działa na... zbudowanie takiego cudu było krótkowzroczne i frywolne, zupełnie jak moja kuzynka. Świetnie. Zobaczymy. What's ours is yours. Do widzenia. Gdzie jest moja przecudna stolica? Ile oni teraz tutaj żarcia generują? 9. Ale czy, no, jeżeli to daje taki bonus wszystkim miastom, chyba nie daje. To chyba działa tylko w tym mieście, w którym zostało wybudowane. No to i tak jest niezłe. Dobra. Co by to wybudować teraz? Ogród genów. Czemu nie? Produkcja, autofabryka, holo apartament. Byłby też spoko. Zróbmy sobie ten holo apartament. Będzie troszkę kultury więcej. A poza tym, kiedy dostanę nową cnotę za dwie tury? Dobra, usuniemy. Coś takiego jak, kurczę, blade miazma z tego miejsca. Tutaj splądrujemy. O, ładnie. Artefakcik obcych. Co to daje? No mam 3 sztuki. Żywność. Żywność. Tada. Co to daje? Celowanie hiper przez hiper sześcienne, o Boże, celowanie hiper sześcienne. Miasto mogą bombardować przez przeszkody terenowe. Ja nie mam żadnych przeszkód terenowych, więc chyba oleję te i po prostu sobie zrobię z tych artefaktów jakiś użytek. Tu jest żywność, nauka. Dobra, ukończmy badania. Nauka, żywność. Wszystko to zużyję i tyle w temacie. Okej. Okay. Teraz tak. Tu kupimy sobie hex. Tu kupimy sobie hex. Okej, okay, żeby się już nie pojawiało nic głupiego tam. Też można kupić. No i to tyle w temacie. Ło, obcy się już zdenerwowali. Już są na pomarańczowo. No więc trzeba uważać teraz na nich na pewno. Dobra, ta ekipa. Można ich wycofać tu. Tego ziomeczka damy tutaj. A zaraz, co to jeszcze jest? Zatopiony pojazd, to wow. To by można jeszcze kupić. Co? No okej, okay, spoko loko. Pokupione co fajniejsze heksy. Dobra. Kolejne achievki odblokowane, fajnie. Dobra. Czy oni tam wyczyścili to gniazdo z tego cholernego, z tej miazmy cholernej? Jeszcze nie.
Ile mam? 47 energii. No spoko, loko, tylko że 20, kurczę, chorób aż. Trochę dużo. Gdzie ten ziomek może pojechać? W sumie może go cofnąć tutaj, niech zbada ten pojazd, 12 tur. Szkoda tam już pływać. Ej, to jest ksenomasę. Fajnie, dość sporo. As Adam Smith said, trade is the lifeblood. Dobra, zawiążemy z niej współpracę. Niemcy Amerykę atakują też, no proszę. Ufając im popełniać błąd. Zobaczymy. Ja tak mam zamiar wszystkich podbić, whatever. No, obcy już wjeżdżają mi w moje posiadłości. Więc ekstra. Przejedźmy sobie tutaj na razie. Dobra, tą ekipę ostrzelamy. Teraz ich porobimy jeszcze żołdakami. A ja tu mam jeszcze jedną ekipę żołdaków w mieście. Całkiem fajnie, dobra. Dajmy ich tu, a to w sumie są kurcze czołgi. Firaksy cały jest, nie został uszkodzony. Okej, pamiętka ze starej ziemi, no proszę bardzo. Lecimy. A kto tu się pobudował? Integer się pobudował. Co ci goście mogą z sobą zrobić? Tak małe jedzenie mają. Więc może im tu wybudujemy jakąś, kurczę, farmę. Let's go. Tu też może być farma, czy już jest? W sumie trzy jedzenia też mało. Dobra, tak. To idziemy tutaj. Okej, następna tura. Hutamu, stosunki z Hutamu mogą ulec pogorszeniu. Jakoś to przeżyję. Dobra, czy ja dostanę... Czy ja dostanę nową cnotę w końcu? Tak jakby. Intrus? Gdzie intrus? Tutaj. Spróbujmy ich porobić. Okej, coś takiego. W końcu miasto wyczyściłem tutaj. Więc ziomeczka damy tu. Niech on się naprawi, ten robotnik. Odkrywca, no wjeżdża tu i niech kopie coś. 7 tur kolejne. No tutaj niestety muszę poczekać z tym pozornym miastem. Dobra, tym damy awans. Ja muszę poczekać, muszę wyczyścić po prostu te gniazdo obcych. Co tu zrobić? Barkę roboczą czy coś innego? Dobra, robię tą barkę. Może być farma. Droga już powstała, to poproszę tutaj drogę jeszcze. Dobra, mamy w końcu stolicę połączoną z jednym miastem. Dobra, produkcja, ogród genów, sieć, 5 tur. Co ja bym chciał zrobić? Może robotnika jeszcze jednego? Tak na prędkości, albo konwój handlowy. Zrobię konwój handlowy. Tu w sumie też zrobimy konwój handlowy. Szpieg, co on by chciał zrobić? Stworzyć siatkę. No i kurczę, kolejna cnota. Co tu teraz wybrać, tak naprawdę? Coś tu jest fajnego? Dwa produkcje z każdej manufaktury, to raczej nie. Kosztu energii przez zakupie jednostek, to też średnio. No tutaj jest fajna służba społeczna. Dobra, wezmę sobie chyba to minus 20 z manufaktury. No manufaktury nie produkuje, nie buduje w ogóle. Minus 20 kosztu energii przez zakup jednostek. Wezmę to i tyle. Niech będzie. Okej, okay, a co dostanę? Wow, plus 10 do wszystkiego. Okej, okay. To lecimy dalej. Ciekawe, czy Amerykanie się z tego, że tak powiem, obronią, z tego wyjdą jakoś. No, jakiegoś srogiego ataku nie ma na nich, więc mam nadzieję, że to przeżyją i ja ich podbiję. Okej, co tu się dzieje? Czemu nie mogę budować tych budynków? Filaksytu? Aha, dobra, to ten filaksytu wymaga. Odpada autofabryka. Zróbmy konwój handlowy for fun.
Ci goście co budują? Barki robocze, to nie budują dalej, ekstra. Jezus, to jeszcze żyje. Dobra, tak. Co to jeszcze jest fajnego do zrobienia? To barki wypuścimy tu. Wow, jakie stada obcych tutaj są. Co my tu mamy? Złoto, szybujący kamor i mamy owoce. Dobra, zróbmy plantację na owocach. Będzie więcej jedzenia. No i wszystko w temacie. Awans jeszcze elegancko. O, jak pięknie zostali porobieni. Dobra. Szpieg, co on może zrobić? Coś takiego. Co tam się wydarzyło? Nie udało się wykryć nauki. Połączenie jest stworzone. Wow, ekstra. Dobra, produkcja. Zrobimy tutaj wiwarium. Awans dla ziomeczka. O Boże, tu jest czerw jeszcze, Krysta. Dobra, tą ekipę trzeba ewakuować. Szlaku handlowego nie mogę stworzyć, to świetnie. To niech jedzie sobie tutaj. Tutaj stworzymy szlak handlowy do... na przykład do tych ziomków chyba. Dobra, let's go. Okej. Ta ekipa co może zrobić z sobą? I tu mamy 9 żywności, ładnie. O, tu plantacje są, ej, to fajne to będzie miasto, naprawdę niezłe. Dobra, niech ciśnie tutaj na te włókno. Dobra, podbijemy tą ekipą tutaj. Okej, nice. I'm open to the... Do widzenia. Ej, mam 500 punktów kapitału dyplomatycznego. Czy ja chcę coś z tym zrobić? Trzeba zobaczyć, co to można w ogóle zrobić. W mojej stolicy zróbmy, kurczę, blade konwój handlowy. Tutaj może być sieć. Tutaj laboratorium, 10 do nauki w tym mieście. Dobra, nie będzie na laboratorium. Okej. Okay. Co ja mogę zrobić z tymi punktami? Mogę na coś wydać? Wszystko jest na trzecim poziomie. Tego nie chcę raczej ulepszyć, bo to są krapiszcze jakieś. Zobaczmy, czy ja mogę coś sprzedać. Aktywne umowy. Żadnych umów nie ma. Potencjalne umowy mam. Ma coś fajnego do sprzedania? 20 do produkcji jednostek wodnych, mniej intrygi w stolicy. W każdej turze, o, to jest dobre, jednostki fortyfikowane w mieście całkowicie leczą się w każdej turze, ładnie. Miasta wodne mają 25% więcej siły bojowej, 2 do nauki z zasobów strategicznych. O shit, to by było dobre. Ciekawe, czy on będzie chciał to sprzedać. Nauka z tych zasobów strategicznych może być niezła. Zobaczymy. Czy on chce to sprzedać? Koszt 150, 15 natury. Sprzedał to? Sprzedał. Do widzenia, elegancko. Kurczę blade. Okej, okay, coś jeszcze mogę zrobić? Potencjalne umowy. Większa produkcja nauki w stolicy za 250, a raczej nie sprzeda, bo on jakieś sankcje na mnie nałożył. Ilość chorób z podbitych miast zwiększona o 30%. Zmniejszona, Boże, czemu zwiększona? Tak się zastanawiam, czemu zwiększona, what the fuck. Jednostki fortyfikowane w mieście całkowicie się leczą. Okej, tego nie chcę. Coś do nauki jeszcze bym wziął. Plus 6 kapitału politycznego. Dzięki stolicy. A płacę za to 3 naturę, więc w sumie wchodzę na zero, no genialnie. Konwoje wojskowe. Do jednostki handlowej.
mokrej robotajni, agenci mają 15% mniejsze szanse na śmierć podczas operacji. No to też by było spoko. Ej, 2 do kultury z zasobów strategicznych. No i to bym sobie wybrał. Elegancko. Zgadza się. No i pięknie. Fajną umowę podpisałem. Ile mamy teraz na... Ile ja mam zasobów strategicznych? 8, ale to ja dostaję 2 za każdy, za każdą jednostkę tego zasobu, czyli 16 kultury otrzymałem dzięki ropie na przykład, czy tylko to jest jeden surowiec na przykład jak energia i danie, to tylko to 2 punkty dostaję tutaj są. Dobra, już jarzę. Za każdy surowiec, nieważne ile generuje po prostu punktów takie złoże, zawsze tutaj są 2 punkty kultury. No ładnie. I 2 punkty nauki. Ej, te deale były niezłe. Dobra, zobaczmy co tu się dzieje. Może tych obcych porobić? Porobimy. Dobra, ta ekipa... Co ta ekipa może zrobić? Podjechać tu i jakąś farmę zrobić? A może zrobić kurczę jeden szyb, bo to jest 13 tur, Chryste, serio? Dobra, tak. Tu może być farma też. Dobra, pytanie, która jest godzina. Powoli można by skończyć ten odcinek tak naprawdę. Więc to tyle w tym odcineczku. Jeszcze można by rzucić okiem, ile ja mam punktów tak naprawdę. Ładnie, 536. To chyba niepotrzebnie wyłączałem te 2 AI, bo tak naprawdę tutaj tych ziomeczków komputerowych to ja mogę tak szybko pocisnąć przy takiej ilości produkcji, takiej ilości miast, że to się w głowie nie mieści. Gdzie tu jeszcze miasto wybudować? Tutaj jeszcze musimy sprawdzić. Tam są 2 gniazda obcych. Jest Firaxit, więc elegancko. No teraz warto budować na pewno miasta przy złożach strategicznych, ponieważ no te umowy dają mi masakryczną ilość kultury i kurcze i nauki. Tutaj bym sobie osadnika zbudował jednego i tutaj bym się wbudował. Tu mam owoce, złoto, pierścienice, firak, szybujący kamień, który też mi to daje. Te bonusy, więc no byłoby spoko tu się wybudować. Tylko nie wiem, czy sięgnę do tego szybującego kamienia. Jakoś na tej pustyni bym się wybudował chyba tu w tym miejscu. Tu jest jeszcze bazalt. Firaxit. 6 nauki, wow. Masakra. Też jest Firaxit. Może to kopalnię muszę wybudować, come on. Dobra, ja będę kończył ten odcinek. Dzięki wielkie, do zobaczenia w następnym. Hej!